Cześć, to ja, bo kto by inny mógł być, kolejny odcinek z tego co zwykle i jak mogliście już zobaczyć po tytule i po miniaturze, nowy event zimowy, w jakim można odblokować nową postać Shelly, jaka była już pokazana w poprzednim odcinku, więc bez przedłużania przejdźmy do eventu. No jak zawsze na początek muszę szybko doładować punkty, więc szybkie cięcie. I po szybkim cięciu, jak już widzicie, boost jest kupiony. Plus kilka bloków czasu i pozostałe będą pewnie do kupowania giftów i boostowania joba i hobby. Więc jak zwykle trzeba właśnie hobby i joba wziąć, zlevelować. Sklejmować gola za wejście do eventu. Dostajemy achievementa. No i co, przejdźmy już do postaci. Na początku jak zwykle hobby, job, pieniądze i jakiś tam poziom miłości. Kolejne hobby, jakie oczywiście zboostujemy. To nam odblokowuje kolejny job, jaki też boostujemy. Co ona, dwa kokosy. I łetwy do pływania pod wodą. Dalej, kolejne hobby do zlevelowania. Znowu płetwy chcę. I kaczuszki. Dalej. Hobby, hobby, lemoniada. I miłość. Kolejne dwa hobby nam odblokowała, więc kolejne do zboostowania. Co nam odblokowało kolejnego joba. Więcej kaczuszek i wyjścia w świetle księżyca. Dalej. Wyjście na plażę, jedno. I 7 lemoniad. No i hobby na 9 levelu. 21 levelów hobby. Maska do pływania pod wodą. I wyjście do świątyni. Dalej. Kolejne levele hobby. Płyn do opalania. I jedno wyjście do kina. Kolejne hobby. Więc tej jedzonka i piłki baseballowe. Na jakim nie stać, muszę zapłacić diamentami. No i to tyle. Tutaj statystyki, jakby was obchodziło. W golach można sklejmować za odpowiedni poziom znajomości z nią, odblokowanie postaci, odpowiedni level hobby. No i to póki co tyle. I przechodzimy do kolejnej postaci. Kolejna postać. Co ona tutaj chce? Płetwy do pływania, hobby job. Dalej, kolejne hobby nam odblokowała. Co nam odblokowało kolejnego joba? Dalej, lemoniadę. Dokładnie 8 lemoniad. I kokosy. Dalej, hobby job. Maska do pływania pod wodą. No i miłość, jak na każdym levelu. Hobby, pistolety na wodę i płetwy do pływania. No i muszę jeszcze z nią pogadać. Job, melony i wyjścia w świetle księżyca. Dalej. Więcej owoców, fontanny i wyjścia na plażę. Dalej, znowu hobby, hamaków 7, na jakie mnie nie stać, i wyjścia do świątyni. Już widzę, że powoli spowalnia eksplainer tego. No i trzeba jeszcze z nią pogadać. Dalej, hobby, i wyjścia do kina, jakie zajmują 2 sekundy. Przez to... no zajmuje to dużo czasu. Jak zawsze narzekam na to, że te kino zajmuje tyle czasu. Dalej. Odpowiedni level joba. Na szczęście dodali w update, że pokazuje, że to ma być 5 level. Przez co...
żeby w ogóle odblokować tego joba, jak z tego co widzę, trzeba mieć hobby na odpowiednim poziomie. Więc kupię jeszcze te muszelki. Odblokowujemy dwa joby. I szybko trzeba skipnąć o 12 godzin. No i jest już odpowiedni level joba. I to tyle. Tutaj sobie statystyki, jakby kogoś chodziło. Kolejne gole, jakie możemy splajmować, czyli 12 level hobby. No i póki co to tyle. I przechodzimy do kolejnej postaci, nowy. Mamy nowe. Ona chce kokosy i lody na patyku. 16 tych lodów. No i hobby. Hobby job i pistolety na wodę. No i jeszcze z nią pogadać. Dalej. Hobby job i piłki do baseballa. Hobby. Płyn przeciwsłoneczny i fontanny. Job. Hamaki. I wyjścia w świetle księżyca. No i jeszcze z nią pogadać dla punktów. Dalej. Jeden hamak, kupię jeszcze jej więcej, żeby jej miłość wbić. Przeciwsłoneczne te i wyjścia na plażę. Dalej, ona chce dwie poprzednie postacie na poziomie kochanka. 35 level hobby i warzywa. No to kupiłem warzywa, no i weźmy, zlevelujemy te hobby. I przy okazji już je skipniemy o 12 godzin. To nam odblokowało joba. Hobby na odpowiednim poziomie, 11 muszelek. Kupiłem 10. I wyjścia do świątyni. No jeszcze trzeba z nią pogadać, albo jednak jej coś kupić, najlepiej. To będzie szybciej. Dalej. Job na odpowiednim poziomie. Koszyk owoców. Dokładnie 9 tych koszyków i wyjścia do kina. Mam nadzieję, że nie wpadłem na pomysł, że dać jednej postaci 50 wyjść do kina, bo to zajmie 8 lat. No i jeszcze jakiś jeden item, żeby jej miłość wbić na maksa. I to tyle, nowy. Tutaj są jej statystyki. No i jeszcze gole splajmować, czyli odpowiedni poziom znajomości znowu. Daje nam ciuszek, jaki sobie zastosuję, żeby wiedzieć, że on był. Dalej, 20 level hobby, jaki daje nam podwójny speed bonus. 2,5 miliona pieniędzy, 2 godziny skipa. Odpowiedni poziom znajomości z kolejną postacią, to nam daje ciuszek. I póki co to tyle. Przechodzimy do Lustab. Mamy Lustab. Odpowiedni level joba, hobby potrzebuje pistolety na wodę. I to tyle. Job, hobby, więcej owoców, no i miłość. Znowu job, hobby, fontanna, 15 fontanny. No i jeszcze miłość. Dalej. Hobby, kupię jej więcej tego, żeby się miłość jakoś mocniej wbić. I 11 tych. Dalej. Hobby, 6 muszelek i wyjścia w świetle księżyca, jakie już są szybkie przez ten podwójny speed. Odblokowała nam też ona pozostałe hobby, bo ona potrzebuje ostatniego hobby, więc odblokowała też wszystkie poprzednie. Przy okazji, póki to się XP, można jej kupić gifty i wyjścia na plażę. No i trzeba skipnąć czas. Odblokowała nam to ostatnie też 3 joby, jakie już też ulepsza. Dalej. 6 fontan, 11 koszyków z owocami i wyjścia do świątyni. 12 wyjść, dokładnie mówiąc. Dalej, ona chce
20 muszelek. 5 kwiatków. I wyjścia do kina. Jak już nie zajmują 2 sekund, tylko jedną, lekko ponad. No i jeszcze z nią pogadać, albo kupić jej gifta. I na ostatni poziom, Job Hobby 7, Bubble Tea. I to tyle na Lustat. Tutaj są jej statystyki, no i można sklejmować też gole. Czyli odpowiedni level znajomości z Lustat. I to w sumie tyle. Za dużo nie poklejmowałem. No i czas na Shibuki. Mamy Shibuki, ona co potrzebuje? Job, hobby, maski do pływania pod wodą. I to tyle. Znowu job, hobby, sunglasses, no i miłość. Job, hobby i muszelki. Odpowiedni level joba, jakiego nie mam jeszcze, hobby. I alkohol. No to muszę, za mało jej tego kupiłem z tego co widzę. No jeszcze 3. Odpowiedni level joba, hobby, no i miłość. Dalej. Job. Koszyki z owocami i wyjścia w świetle księżyca. Dalej. Hobby na odpowiednim poziomie, kwiatki, no i wyjścia na plażę. 16 tych wyjść. Dalej, ona chce 88 888 lemoniat. No to kupimy jej 100 tysięcy. 10 bubble tea i wyjścia do świątyni. 16 wyjść, też będzie pewnie 16 kin. Znając życie. No i jeszcze muszę jej coś kupić, żeby tylko jej zboostować miłość. Dalej. Więcej podejrzanych płynów. Lody, 8 lodów. Z jakiegoś powodu dużo kosztujących. No i też 16 wyjść do kina. Jakie jak zwykle najdłużej zajmują. No i po przeklikaniu tego kina mamy ostatni poziom, w jakim ona chce 8 basenów. Kupimy jej 10. No i odpowiedni level hobby i joba, czyli znowu muszę skipnąć o 12 godzin, żeby wbić ten level joba. No i to tyle. Tutaj są jej statystyki. I można też sklejmować gole, czyli odpowiedni level znajomości z Shibuki. 28 level hobby. Odpowiedni level joba. Nowa jako dziewczyna, czyli też odpowiedni poziom znajomości. 52 level hobby. Lustat na odpowiednim poziomie, podwójny speed. Shibuki na też odpowiednim poziomie znajomości i daje nam to skinka przedostatniego. Lustat na poziomie kochanki. I to tyle póki co. Przechodzimy do przedostatniej postaci w evencie. I co tutaj potrzebujemy? 5 hamaków i przedmioty, no i odpowiedni level hobby. Dalej. Hobby i 35 hamaków. Dalej. Odpowiedni level joba, hobby, no i sunglasses. Dalej. Hobby, 8 hamaków. No i alkohol. Hobby, podejrzany płyn i księżyc, wyjście w świetle księżyca. Dalej, hobby, kwiatki i wyjścia na plażę. Jak będzie tyle kin, to ja niemiłe. No ale pewnie tyle będzie. Dalej, hobby, lody, te po 2 biliony.
i wyjścia do świątyni. Szybko to przeklikać trzeba. Niestety osoby bez wydawania diamentów, jak zwykle, pewnie nie będą w stanie przejść tego eventu. Wszystkie 5 postaci na poziomie kochanki, 18 lodów i wyjścia na film do kina, jakie zajmują najwięcej czasu. Mam nadzieję, że nie będzie tego kina więcej na ostatniej postaci. I dalej ona potrzebuje job, hobby i baseny. No to będzie trzeba 50 basenów kupić. I to tyle z tej postaci. Tutaj statystyki sobie. No i gole można sklejmować, czyli odpowiedni poziom znajomości. Znowu odpowiedni poziom znajomości. Odpowiedni level hobby, co nam daje maksymalnego boosta. Odpowiedni level znajomości, odblokowuje nam to ostatniego skina. Odpowiedni level hobby. No i ostatnio co nam zostało, to wymaksować Shelly. Więc czas na ostatnią postać. Okay. What are you looking at, you butt? Mamy ostatnią postać, jaka potrzebuje 50 level hobby, 12 milionów pieniędzy. No i przedmioty, jak zwykle. Dalej. Hobby, 30 milionów hajsu i muszelki. Jeszcze więcej pieniędzy, job i więcej przedmiotów. Jak widać, ona jest łasa na pieniądze. Wszystkie hobby na odpowiednim poziomie. I jedno hobby na 66. No i przedmioty. No i jeszcze muszę jej coś kupić, żeby jej znajomość wymaksować. Znowu, odpowiedni level hobby, 500 muszelek. I wyjścia w świetle księżyca, jakie zajmują kilka klatek. Dalej, odpowiedni level joba, więcej przedmiotów i wyjścia na plażę, jakie też zajmują tylko kilka klatek. Dalej, hobby, 120 kwiatków, no to będzie 1000 i wyjścia do świątyni. Dalej, wszystkie poprzednie postacie na maksymalnym poziomie znajomości, 90 lodów i wyjścia do kina, jakie nie są aż tak szybkie jak pozostałe, ale już jest akceptowalna szybkość. I na ostatnim poziomie hobby, job na 9 poziomie, jakiego nie mam jeszcze odblokowanego, i baseny, na jakie mnie nie stać. Skipnięcie czasu. I odblokowuje nam to Shelly. Odblokowaliśmy Shelly. Tutaj są statystyki w evencie, jak kogoś obchodziło. I przechodzimy do ostatniej rzeczy, czy do pokazania, czyli do skinków, jakie można odblokować. Na początek był do odblokowania skin do Panut. Ten skinek. Ja jak zwykle zmieniam na animowaną. Kolejny jest ten skinek, też DX Wedding. Kolejnym skinkiem do odblokowania jest skinek dla niej. Ale jak zwykle oczywiście zostaje przy animowanych pozach. I ostatnim skinkiem było dla niej DX Wedding.
I to tyle w tym update'cie. Są jeszcze skinki do kupienia, no ale to już koło by to obchodziło. Także dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Ciao!